Znajdujemy się na terenie byłej Galerii Malta, gdzie ćwiczycie z pieskami poszukiwania, ale tak naprawdę kiedy rozpoczęła się przygoda z tą grupą poszukiwawczą? Trudno to tak naprawdę umiejscowić w czasie, natomiast moja przygoda z ratownictwem tutaj w Poznaniu zaczęła się w 2000 roku, gdzie jako pierwsza z dwóch przewodników psu otworzyliśmy tutaj OSP przy jednostce numer 4. To była pierwsza grupa tutaj poszukiwawczo-ratownicza i tak zaczęła się moja przygoda z ratownictwem. W jednostce numer 4, jeszcze jak w niej ćwiczyłam, poznałam Agatę, też Emilkę, też inne osoby, z którymi w późniejszym czasie postanowiliśmy założyć własną grupę. Na początku nasze korzenie zapuściliśmy we Wronkach, ponieważ sami mieszkamy w tamtych okolicach, stąd też to był naturalny wybór. We Wronkach byliśmy gdzieś z półtorej roku. Tak, półtorej roku. I później szukaliśmy takiej jednostki, która by miała korzyści z tego, że grupa poszukiwawcza ratownicza z psami istnieje przy niej, ale też szukaliśmy osób, które będą dla nas wsparciem i które będą chciały z nami współpracować i tworzyć taką wspólną jednostkę. I znaleźliśmy grupę OSP Uścikowo, która to przyjęła nas serdecznie z otwartymi ramionami. Tak można powiedzieć, że kolejne półtorej roku ubiegłe pracujemy już pod jej szyldem. Pewnie. I nie ma też problemu, bo strażacy angażują się nie tylko w pracę ratowniczo-gaśnicze, ale również w naszą pracę, bo wielokrotnie pomagają nam w pozoracjach i w organizowaniu ćwiczeń. Z swojej perspektywy, Agato, jakie są wasze potrzeby na dzień dzisiejszy? Czego potrzebujecie? Na dzień dzisiejszy potrzebują przeważnie miejsca, bo ciężko jest na znalezienie dobrego miejsca, takiego jak Malta, żeby móc pracować ze swoimi psami. Oraz nie wiem, na pewno środków do pracy ludzi, sprzętu, ale przeważnie ludzi, bo jednak w nich chcemy najbardziej inwestować. Co jest najfajniejsze z pracy z psami? Najfajniejsze, myślę, jest ta satysfakcja, że mamy partnera do pracy, który ma zdecydowanie lepszy nos, a jednak polega tutaj na naszych wskazówkach. Taka współpraca, taka synergia, to, że potrafimy tak wyszkolić te zwierzęta, żeby faktycznie móc skutecznie poszukiwać ludzi, ale nie pracujemy tylko na poszukiwaniach żywych osób, mamy w naszej grupie również psy zwłokowe, więc takie poszukiwania humanitarne też są obiektem naszych zainteresowań. I najfajniejsze jest to, że naprawdę realnie możemy pomagać. Wprawdzie psy nie są tutaj w Polsce mocno wykorzystywane w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych. Tutaj winę, myślę, że to ponosi za to system jeszcze niezbyt doskonałe tutaj alarmowanie. Te ścieżki wypracowane, nie są wypracowane ścieżki komunikacji, ale tak naprawdę ta nasza praca rozwija się w dobrym kierunku i myślę, że te współprace też są coraz lepiej wykorzystywane. Bardzo często już się zdarza, że jesteśmy dysponowani w tej pierwszym, no, w pierwszej kolejności przy osobach szczególnie zaginionych w lasach, tak jak teraz mamy wysyp grzybiarzy, to przydajemy się. A gdzie można znaleźć informacje na wasz temat? Jesteśmy dostępni w sieci, bo mamy swój Instagram GPR OSP Uścikowo i na Facebooku również jesteśmy jako GPR OSP Uścikowo, więc bez problemu można nas tagować i obserwować, bo wrzucamy tam najfajniejsze relacje, które pokazują naszą pracę z psami, nie tylko tą ratowniczą, ale też taką naszą codzienność, spacery, jakieś biegi, w których bierzemy udział, charytatywne akcje, bo też jesteśmy wolontariuszami w Ośpu na przykład, więc jesteśmy wszędzie widoczni, że tak powiem.